nowe Iveco z klejami. Tak, demonstracyjny. Jak wygląda w środku? Nowka sztuka, bodajże 30 tysięcy przebiegu. Prawie nowka. Tak, samochód demonstracyjny od Iveco. Tutaj panel nad łóżkiem. Stanowisko kierowcy. Ma nawigację już. Proszę, jesteśmy w Pruszkowie. Silnik odpalamy, wciskając hamulec i naciskając przycisk. Wszystkie kontrolki się palą, bo jak się nie palą, to znaczy, że Iveco jest popsute. Hamulec ręczny, skrzynia biegów, drive neutral. Aplikacje, radio, ustawienia. Kierownicę ustawiamy. Tutaj mamy przycisk w podłodze. Wciskamy go. Ało, nie jest wygodne. Bo wyłączamy dłużej, trzymamy. Sterowanie lusterek. Nawiewy, klimatyzacja. Tutaj panel klimatyzacji. Nawigacja, radio, duży ekran. Tu jeszcze mamy taki mały schowek. Schowki całkiem spore. Nowe Iveco. Całkiem ładny samochód. Łóżko, drabinka do łóżka. Pachnie nowością. I tutaj schowki, lodówka. Samochód całkiem ładny. Światło. Duże schowki, kabina też bardzo duża. Wnętrze całkiem ładne. Telefon się łatwo podłącza bez problemu.
Tutaj tylko jedna zapalniczka, widzę. A USB. Podłączam telefon do ładowania tu. Wolałbym inną zapalniczkę, bo tutaj widać sprzęt podpięty już do naliczania opłat. Jakieś miejsce do trzymania telefonu komórkowe to za bardzo nie ma, chyba tutaj. Łóżko duże, miękkie i wygodne. No jeszcze całkiem przyjemne. Dobrze się tym jeździ. Nie ma co narzekać, dobry samochód. Iveco Strealis. Model bodajże 2021. Całkiem przyjemny samochód, ładne wnętrze. Tutaj patrzę, co jest. Światła. Lusterka też bardzo duże, trzeba przyznać. Szyberdach mamy tu nad głową. Tutaj ten przycisk i szyberdach się otwiera. O. I zamyka. No, opuszczę się, bo odstawię. Proszę. Sterowanie w kierownicy. Tempomat, radio, telefon, ładnie się wszystko podłącza, retarder. Tylko mówię, przydałoby się więcej gniazd zapalniczki, jak dla mnie. Jest takie bardziej lepsze miejsce, gdzieś tutaj idziemy postawić telefon, a trzeba sobie kupić jakiś trzymacz. Volvo zestawiam na radio i jest dobrze. We wnętrze, nie w Mercedesie. Tu jest kubek. Tutaj jeszcze mamy młotek. Proszę. Safety młotek. Blokada drzwi. Opuszczamy na to i wtedy niby działa. No niestety, włamania do ciężarówek na parkingach się zdarzają. Bardzo często więc takie zabezpieczenia są potrzebne. Samochód trzeba przyznać, że ładny, dobrze wyposażony. Bluetooth, nawigacja. Nawigację będziemy testować jeszcze. Tutaj proszę, zamykanie drzwi. Sterowanie szybami w panelu nad łóżkiem. O. I szyba nam się zamyka. I szyba nam się otwiera. I szyba nam się zamyka, światło i tak dalej. Dobra. Głośność radia, szyberdach, ogrzewanie.
Jak sobie śpimy, możemy to regulować. Duża przestronna kabina. Tutaj jeszcze bajer z tym siedzeniem. I od razu możemy sobie wygodnie usiąść. Tylko wtedy nie mamy dostępu do tych paneli. I wtedy się włącza telewizor tu na górę i się tak ogląda. Samochód bardzo dobry. Odpalamy silnik, czyli wciskamy hamulec. I wtedy... No, silnik odpalony. Drive. I możemy jechać.